Łukasz Milewski miał zaledwie 21 lat. Pracę na 101 piętrze północnej wieży podjął podczas odwiedzin u rodziców, którzy od pewnego czasu mieszkali w Stanach Zjednoczonych. Łukasz z uwagi na zbliżający się początek roku akademickiego miał niebawem wrócić do kraju, by kontynuować naukę. Tak się jednak nie stało. Na suwalskim cmentarzu przy ulicy Bakałarzewskiej od lat stoi symboliczny grób. Symboliczny, bo szczątków młodego Suwałczanina nigdy w ruinach Światowego Centrum Handlu nie udało się znaleźć. Nagrobek tragicznie zmarłego młodego mężczyzny zdobią dwie wieże scalone krzyżem. W zamachu z 11 września 2001 roku zginęło 2996 osób, w tym 6 obywateli naszego kraju. Wśród nich aż 3 z północno-wschodniej Polski. Łukasz Milewski z Suwałk, Dorota Kopiczko z Augustowa i Anna Pietkiewicz-Debin z Ełku.